4 sierpnia w Parku Sieleckim odbyła się 7. edycja koncertu Eskalator organizowanego przez Radio Eska i Urząd Miejski w Sosnowcu. To wakacyjny projekt Radia Eska i Urzędu Miasta w Sosnowcu, który ma za zadanie przede wszystkim dać ludziom wiele radości. Radości, dobrej muzyki w czasie, kiedy tak naprawdę mamy wolne od pracy, w czasie wakacyjnym, kiedy młodzież ma dużo więcej czasu. Spotykamy się w Parku Sieleckim jak co roku, spotykamy się wśród znajomych, słuchamy dobrej muzyki, zawsze 4 artystów, zawsze artysta z regionu Zagłębia Dąbrowskiego, 2 headlinerów, którzy są znani z Radia Eska, a na koniec DJ, który gra naprawdę dobrą nutę. W tym roku mieliśmy przyjemność zaprosić prezesura, prorok i DJ Simple z Sosnowca. Zaraz za nimi wystąpi Kaliber 44. Główną gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie Kamil Bednarek z zespołem, a na sam koniec DJ Radia Eska, DJ Płotek. Siedziba Radia Eska, czyli najpopularniejszego radia młodzieżowego w Polsce, jest w Sosnowcu. I to radio wyszło z inicjatywą Eskalator, czyli Eska i Lato. Razem mamy tą nazwę, co powoduje, że spotykamy się właśnie tutaj, w Parku Sieleckim. Kilka tysięcy osób, a może być i więcej, bo policja prosiła o to, żeby przygotować się do zamknięcia ulic, która jest przed nami, przed parkiem, więc spodziewamy się naprawdę wielkiego boom. Impreza, która ma już swoją renomę, swój brand. Ludzie wiedzą, na co przychodzą. To nie jest tak, że przychodzą, nie wiadomo, co się stanie. Przychodząc na Eskalatora, można być w 100% pewnym, że to będzie konkretna impreza, fantastyczna muzyka i świetna zabawa. Sosnowiecka publiczność zawsze jest dobra w tym miejscu, bo nie na tej imprezie, gramy już bodajże 3., 4. raz. No i publiczność jest fascynująca, impreza świetna, my się bawiliśmy świetnie, jedziemy teraz w góry odpocząć. Gwiazda wieczoru Kamil Bednarek przyciągnął do Parku Sieleckiego rzeszę fanów. Wiosła, 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 wiosła.